Cześć, z tej strony Kwad Nauki. Właśnie jestem na targach dobrej książki we Wrocławiu. Świetna impreza, już poczyniłem zakupy. Jednak jak sobie tu przechodzę obok tych wszystkich targów, to zastanawiam się, jak to jest, że ludzie wymyślili pismo. I o tym dziś będzie odcinek. Ten wynalazek nie jest tak oczywisty. Ludzie z sobą rozmawiali, a gdy chcieli coś upamiętnić, tworzyli obrazy. Znamy przecież obrazy naskalne, które opowiadają prawdziwe historie. Jednak pismem nazwać tego nie możemy. Zanim powstało pismo, ludzie zaczęli oczywiście zapisywać liczby. Na przykład każdy bogaty człowiek chciał wiedzieć, ile ma kóz czy krów, albo ile ktoś mu jest winien. Na przykład coś takiego wymyślili Indianie z Ameryki Południowej przed najazdem Krzysztofa Kolumba. Ich językiem pisania nazywamy kipu. Inaczej też mówiąc, pismem węzełkowym. Jak to wyglądało? Wyglądało to w taki sposób, że na sznurkach Indianie zawiązywali malutkie supełki. Najczęściej te sznurki były robione z włosia alpaki lub lany. Jednak ten język nie mógł służyć do zapisywania jakichś dłuższych historii. Człowiek, aby wymyślić pismo, musiał dźwięki, które my wydajemy, przełożyć na konkretne litery. Naukowcy uważają, że pierwsze takie pismo stworzyli Sumerowie, zamieszkujący Mezopotamię. Gdyż wiemy z historii, że Mezopotamia to pierwsza znana cywilizacja. To pismo nazywamy pismem klinowym. Powstało ono około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Było to pierwsze pismo, które możemy zapisać jakąś historię lub jakieś wydarzenia ważne w tym okresie. Zanim jednak powiem wam o piśmie klinowym, posłuchajcie trochę o Sumerach oraz o samej Mezopotamii. Pustynia! Pustynia! Pustynia. Uwaga, grupa! Kierunek wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja. Sumerowie to starożytny lud nieznanego pochodzenia. Większość naukowców przypuszcza, że Sumerowie przybyli z gór. Uważają tak, bo ich wyrazy, kraj oraz góra w piśmie sumerskim zapisywane były jednakowo. Do południowej Mezopotamii przybyli około 4000 lat przed naszą erą. Stworzyli wysoko rozwiniętą cywilizację. Na początku 2000 lat przed naszą erą Sumerowie zostali podbici przez napływających Amorytów i wchłonięci przez nowo powstałe państwo Babilonię. Z czasem Sumerowie ulegali semityzacji, czyli stali się częścią innych starożytnych ludów Bliskiego Wschodu. Mezopotamia to starożytna kraina na Bliskim Wschodzie, leżąca na dorzeczu rzek Tygrysu i Eufratu. Na obrzeże tych w starożytności rozwijały się szereg kultur, państw i imperiów, których twórcami byli różne ludy, wśród nich Sumerowie. Powszechnie przyjmuje się, że właśnie na terenach Mezopotamii narodziła się pierwsza cywilizacja. Pismo klinowe było odciskane w tabliczkach z miękkiej gliny. Gdy już tekst był gotowy, tabliczki wypalano, aby je utwardzić. W procesie wypalania powstawały różnorodne odcienie gliny, od jasnej czerwieni do głębokiej czerni. Do pisania używano rylców, tak zwane stylusy. Za pomocą trzcinowego rylca wyciskano w glinianych tabliczkach znaki w kształcie klinów. Stąd nazwa pismo klinowe. Pismo klinowe nie od razu naśladowało dźwięki. Po zapisaniu zespoły kresek pionowych, poziomych i ukośnych oznaczały całe wyrazy. Skrobowie prawdopodobnie zorientowali się, że szybciej i łatwiej jest przedstawić takie rzeczy jak zwierzęta w formie symboli niż realistycznych rysunków. Z czasem zaczęli więc stawiać na gliniane, zastandaryzowane znaki, tak aby mogły być odczytywane przez szerszą grupę osób. Zobaczcie na tym obrazku, jak zmieniały się poszczególne słowa. Rysunki stopniowo zastępowały standaryzowane znaki. Wraz z rozwojem pisania, znaki zaczęły przekształcać się w pismo sylabowe. Znaki klinowe były układane i rozwijane tak, aby symbolizować poszczególne dźwięki, dzięki czemu mogły służyć do zapisywania języka mówionego. Gdy udało się to osiągnąć, myśli i idee można było już wyrażać i przekazywać innym na piśmie. Próby odczytania pisma klinowego rozpoczęły się w XVIII wieku, gdy europejscy badacze szukali dowodów na istnienie miejsc i prawdziwość wydarzeń z Biblii. Wtedy podróżnicy, badacze starożytności i pierwsi archeolodzy odwiedzający Bliski Wschód odkrywali wielkie miasta i przywozili różnorodne artefakty, w tym tysiące glinianych tabliczek pokrytych pismem klinowym.
Stopniowo znaki pisma klinowego, reprezentujące różne języki, zostały odszyfrowane dzięki wysiłkom wielu zaangażowanych osób. Potwierdzenie sukcesu pojawiło się w 1857 roku. Królewskie Towarzystwo Azjatyckie wysłało kopię odnalezionych właśnie glinianych tabliczek z zapisem osiągnięć wojskowych i łowieckich króla. Wysłane one zostały do 4 badaczy. Wszyscy pracowali niezależnie od siebie i odesłali tłumaczenia, które w dużej mierze były ze sobą zgodne. Zostało to uznane za dowód, że wreszcie odczytano pismo klinowe. Nawet jeśli nadal są w nim elementy, których nie do końca rozumiemy i badania wciąż trwają. To tyle na dzisiaj. Niech niepodzielność kwantu będzie z Wami. Ja mam jeszcze trochę miejsca w torbie, więc idę na dalsze zakupy. Do zobaczenia za tydzień.